Na program zaprasza John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R. Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Jarosław Wałęsa, dzień dobry panie. Witam pana, europośle. Europoseł aktualny, ale pytanie, czy europoseł przyszły, jak pan czuje? Czuję tak samo jak 5 lat temu, 10 lat temu. Że wygram? Z ostatniego miejsca udawało mi się, mam nadzieję, że też uda mi się to kontynuować. W tym roku jest tak, że startujecie z Koalicji Europejskiej, a to oznacza, że trzeba się było podzielić trochę tymi miejscami na listach z tymi, którzy w ogóle do koalicji weszli. To trochę utrudnia sytuację, prawda? No na pewno wewnątrzpartyjnie to nie jest jakoś bardzo komfortowa sytuacja, bo zainteresowanych jest dużo więcej, ale też trzeba myśleć trochę bardziej, trochę szerzej. Mhm. Także jeżeli tworzymy taką koalicję, europejską, to na pewno musimy znaleźć miejsca dla wszystkich naszych koalicjantów. Kto największym rywalem pana w Gdańsku jest, imię i nazwisko? Wyborca. Chcę zabiegać o każdy głos. Ale kto jest największym konkurentem pana w Gdańsku? Nie patrzę na to w taki sposób, dlatego że... Ja wiem, że lista jedna, barwy jedne, no ale jednak... Nigdy nie koncentrowałem się na tym, kto jest na mojej liście, czy na innych listach, bo dla mnie najważniejszy jest człowiek, którego spotkam na ulicy, spotkam na spotkaniach, które regularnie prowadzę i to jest dla mnie najważniejsze. A w kontekście tej obecnej listy, no to też trzeba pamiętać, ja z ostatniego miejsca zawsze jestem w tym samym miejscu. Jedynki się zmieniają, dwójki się zmieniają. Ja zawsze pilnuję tyłu. A ja zawsze jestem na końcu. Także pod tym względem mam bardzo komfortową sytuację. Koncentruję się na tym, co mam zrobić. A w tym roku to będzie z tego ostatniego miejsca trudniejszy skok niż czy łatwiejszy? I znowu, to będzie to samo. Bo 10 lat temu, kiedy kandydowałem, z drugiego miejsca kandydował Jan Kozłowski, ówczesny marszałek województwa pomorskiego, który co drugi dzień otwierał jakąś inwestycję za pieniądze europejskie. I to wtedy czy miałem łatwo? No nie miałem łatwo, to był bardzo zasłużony, doświadczony polityk. 5 lat temu z drugiego miejsca kandydowała pani poseł Krzywonos. Czy ja miałem łatwo z legendą się zmierzyć? No też nie miałem łatwo. I 5 lat temu to do samego końca, do wtorku nie wiedziałem, czy ja mam mandat, czy nie mam mandatu. Teraz będzie podobnie. Po prostu muszę walczyć do 24, do północy, do ciszy wyborczej o każdy głos, który uda mi się zdobyć. Ten czas, który pan spędził w Brukseli, on licząc nawet te całe 10 lat, był różnie wyglądał i różnie będzie wyglądał teraz, bo tak jak pan sam wspomina, był moment, w którym co chwilę w Polsce się coś otwierało za pieniądze europejskie i można było pokazać obywatelom, zobaczcie, idę tam, żebyśmy takich momentów mieli więcej. Dzisiaj to przyjmowanie pieniędzy z Brukseli już wygląda inaczej, sporo rzeczy już zostało zrobione i tak widowiskowo już nie jest. Ale ciągle przecież jesteśmy krajem na dorobku i musimy myśleć w kategoriach tego, żeby pozyskać jak najwięcej środków, żeby Polska jednak nadganiała te zaleciałości rozwojowe. Ja patrzę też z perspektywy tego, co ja bym chciał robić w kolejnej kadencji. I widzę, że chciałbym skoncentrować się jeszcze bardziej na handlu, na pracę w Komisji Handlu Międzynarodowym w kontekście Brexitu. Czy on nastąpi? Mam nadzieję, że nie. Jestem niepoprawnym optymistą, ale też musimy pamiętać o tym, że Brexit dotknie dziesiątek tysięcy Polaków. Nie tylko na wyspach tych, którzy tam są, ale przecież wiele firm, które współpracują właśnie z firmami w Wielkiej Brytanii. I pod tym względem musimy zrobić wszystko, żeby, jeżeli nastąpi ten Brexit, żeby odbyło się to z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla naszych przedsiębiorców. Dzisiaj to jest tak. Pan mówi o tym, chciałbym pomagać przedsiębiorcom w Komisji Handlu. Janina Ochojska mówi, jak uda mi się dojść do Brukseli, uda mi się wygrać, to będę robiła wszystko, żeby Bruksela inaczej pomagała ludziom. Proszę zobaczyć nawet na te hasła, te sformułowania, czy na te deklaracje, jak inna wydaje się teraz wasza praca tam w Brukseli, niż wydawała się te 10 lat temu. Oczywiście, że tak. No mamy już pewne doświadczenie. Wiemy, jak poruszać się po tych brukselskich korytarzach. No i to nawiązywanie kontaktów i relacji z innymi członkami Parlamentu Europejskiego jest po prostu niezbędne. W takiej kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego poseł do Parlamentu Europejskiego ma o tyle gorzej, że musi się zmierzyć z tymi, którzy w parlamencie jeszcze nie pracowali. I którzy obiecują, że załatwią to, załatwią tamto, będą pisać taką ustawę, inną ustawę, a zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy.
Parlament Europejski nie ma inicjatywy legislacyjnej, tylko Komisja Europejska. I to Komisja Europejska przygotowuje projekty. Parlament Europejski oczywiście może je modyfikować, zgłaszać poprawki, ale takie deklaratywne określenie, że o ja załatwię to, załatwię tamto, trochę mija się z tym, czym naprawdę jest Parlament Europejski, jak funkcjonuje. Czyli stoi sobie Jarosław Wałęsa z boku i mówi tak, do Ochojskiej, do Adamowicz, do innych, którzy walczą. Kochani, to nie tak. Ja wiem lepiej. No, w związku z tym, że mam to doświadczenie i wiem, jak to wszystko funkcjonuje, mogę powiedzieć, że niektóre deklaracje są trochę na wyrost. Widzę po swojej pracy. No, pierwsze pół roku, pierwszy rok mojej pierwszej kadencji, no to była jednak nauka tych korytarzy. Tak, poznawanie ludzi, przedstawianie swoich jakichś pomysłów, temperamentu nawet. I tego wszystkiego człowiek musi się nauczyć. No i mając już to doświadczenie, wiem po prostu, jak to się je. To się łatwo je? Jeżeli się rozumie pewną bardzo ważną zasadę funkcjonowania całej Unii Europejskiej, mianowicie trzeba szukać koalicjantów, sprzymierzeńców, żeby nasze propozycje, czy moje propozycje uzyskały wymaganą większość. I jeżeli właśnie rozumie się tą zasadę tego szukania kompromisu, no to wtedy wiadomo, że można załatwić dużo więcej. Jeżeli właśnie się rozumie, że istotą kompromisu jest to, że dobry kompromis to taki, z którego nikt nie jest zadowolony, no to wtedy jest dużo łatwiej funkcjonować. A nikt nie jest zadowolony, bo każdy musi trochę oddać, żeby uzyskać coś w innym miejscu. Okej, tylko dzisiaj mamy taką Unię Europejską, do której Polska najczęściej zwraca się. Nie myślę o rządzie, tylko myślę o różnych instytucjach, NGO-sach, różnych instytucjach, które w Europie czy w Brukseli, w różnych instytucjach Brukseli widzą ostatnią szansę. Już nie Trybunał Konstytucyjny, ale wszystkie możliwe trybunały europejskie właśnie. I w tamtą stronę to zmierza. Czy tym można dzisiaj przekonywać, że warto w ogóle pójść na europejskie wybory? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej, do której wybieramy swoich przedstawicieli w bezpośrednich, demokratycznych wyborach. Pamiętajmy, że Parlament Europejski pod traktatem z Lizbony jest współdecydującym, czyli współtworzącym prawo europejskie. Więc tym bardziej ważne jest to, żeby nasi przedstawiciele, a mamy ich tylko 51, żeby każdy z nich rozumiał, jak bardzo ważne jest to, że się tam znajduje, żeby poznawać stanowiska innych posłów z innych krajów, żebyśmy się lepiej rozumieli, żebyśmy brali udział w każdym możliwym spotkaniu grup przygotowawczych, grup politycznych, grup roboczych, na posiedzeniach komisji. To wszystko jest niezbędne. Bycie w Brukseli i branie udziału w tych wszystkich spotkaniach od poniedziałku do czwartku to jest elementarne, podstawowe zadanie. 4 dni pracy macie tylko? Ale to jest za te pieniądze? Ale w sumie to jest 35 godzin, także 4 dni pracy, a potem się wraca przecież do regionu, piątek, sobota i się pracuje w regionie. Tylko myślę o jednej takiej rzeczy, jak wybieramy ludzi, chociaż nie, właściwie to jest to samo, ale akurat myśląc o Europie, to powinno, wydaje mi się, wyglądać inaczej. W Polsce wybieramy sobie parlament i wiadomo, że tam są różne partie z różną emocją, z różnym programem, z różnym pomysłem. Jak wybieramy naszych przedstawicieli do Europy, no to fajnie, żeby to było polska reprezentacja, ale tam też przecież są podziały. Dzisiaj tu w Warszawie akurat pana plakatu nie znajdziemy, ale znajdziemy Karskiego, znajdziemy Kaletę, znajdziemy Obatela Czarneckiego, znajdziemy Sariusz Wolskiego i wy przecież tam idziecie zupełnie różnymi ścieżkami. To mi przypomina moją pracę nad rozporządzeniem nawozowym. Taka propozycja Komisji Europejskiej, która by de facto mogła utrudnić funkcjonowanie naszej grupy azoty, bo podnosiła pewne standardy jakości nawozów. I ja zajmowałem się tym od samego początku. Byłem na każdym możliwym spotkaniu, ale oczywiście też waliłem drzwiami i oknami do naszego ministerstwa. Ale w związku z tym, że jestem z Platformy, to ministerstwo było dla mnie zamknięte. Ale ja się nie poddawałem, tylko bardzo starannie pracowałem nad tym. Bardzo starannie pracowałem nad tym przez cały rok. W końcu przyjechał mi premier Morawiecki i podziękował mi za moją pracę i powiedział, o tej pory będzie ministerstwo dla pana otwarte. Tylko, że to był rok mojej pracy i w zasadzie już kończyliśmy zgłaszanie poprawek i głosowanie. Ale do czego zmierzam? Do tego, że wszyscy, nawet moi przeciwnicy polityczni tam w Brukseli zobaczyli, że ja się tym zajmuję, wiem, co robię i przychodzili do mnie z zapytaniem, to panie Jarku, jak głosujemy, czy mamy tak to robić, czy inaczej, i po prostu nie przeszkadzali. Także jeśli chodzi o takie nadrzędne kwestie, no to mogę powiedzieć, że tutaj byliśmy Polakami. Nie byliśmy pod szyldem
politycznym, tylko rzeczywiście słuchano mojej ekspertyzy. Zdaję sobie sprawę, że i tak się zdarza, natomiast te ostatnie lata, szczególnie te blisko ostatnie lata, to jest też moment, w którym was tam w Brukseli dzieliło się na tych, którzy jak idą do Brukseli poskarżyć się na aktualną władzę tutaj, to donoszą. Albo na tych, którzy się tam tłumaczą. I nagle stała się to też taka arena do załatwiania trochę, czy do prania trochę prywatnych, lokalnych brudów. Ale rzeczywiście tak. Można popatrzeć na kilku posłów, którzy jak się wypowiadają na posiedzeniu plenarnym, to robią to stricte na rynek wewnętrzny, na rynek krajowy. Nie mówią, nie wnoszą nic do dyskusji oprócz tego, że chcą mieć setkę czy przebitkę w polskich mediach, tylko i wyłącznie. A nie tylko polskich, bo zdarza się pan z muszką, który ma na całym świecie przebitkę. To prawda. Swoją drogą to też jest niesamowite. Udało się, no ale facet był w miejscu, którego nienawidzi, ale był tam po to, żeby zrobić swoje. Dzisiaj, jak pan widzi hasła Prawa i Sprawiedliwości, Polska sercem Europy, to pan w to wierzy? No, jak przypomnę sobie słowa prezydenta Dudy z września ubiegłego roku, kiedy mówił o wyimaginowanej wspólnocie, a teraz mówi, że Europa to... Która żarówki zabrała, a teraz mówi, że Europa to my, no to chciałbym się zapytać, która wypowiedź jest prawdziwa. Ale to pozostawiam może bez komentarza. Chociaż nie, może trochę trzeba skomentować. No to jest pewna schizofrenia, tak? No to jest pewne takie wciskanie kitu, jeżeli się wyprowadza flagi unijne z urzędów, a następnie się mówi, że nie, Unia jest fajna i chcemy w niej być i chcemy zapisać nawet nasze członkostwo w konstytucji, no to jest takie trochę granie na nosie wyborcom i mam nadzieję, że jednak to widać tak gołym okiem. Dzisiaj dla pana Europa to co? Europa to dom. Europa to przyszłość. Europa to jest bardzo dobre miejsce, w którym można żyć, ale też Europa może być takim pozytywnym, jasnym światłem dla reszty świata. Ja to widzę w kontekście mojej pracy w Komisji Handlu. Co, jak pan słyszy, bo akurat chyba dzisiaj te wyższe cła na niektóre rzeczy z Chin w Stanach Zjednoczonych wchodzą i widzi pan, jak rozkręca się między nimi wojna, myśli sobie, niech oni się biją, a my wygramy? Nie. Trzeci wygra? Tylko w tej chwili prowadzi się szereg negocjacji umów o wolnym handlu z krajami trzecimi. Mamy już takie umowy z Koreą, z Wietnamem, z Kanadą i przy każdej takiej umowie możemy też narzucać naszym partnerom właśnie z krajów trzecich nasze standardy. Europejskie standardy są bardzo wysokie. Ochrony zdrowia, ochrony pracy, ochrony środowiska i przy każdej takiej umowie możemy podnosić standardy globalne i to jest bardzo dobre, bo nasze standardy są wysokie, chcemy przecież ratować naszą planetę. Europejskie są wysokie, bo nasze to w Polsce nie są. Ale nasze europejskie to jest chyba to samo. No właśnie, bo Platforma wpisuje teraz na sztandary podniesienie poziomu służby zdrowia w Polsce do poziomu europejskiego. Dlaczego? Dlatego, że poziom usług właśnie zdrowotnych w Polsce jest na tak niskim poziomie. Tak? No, że akurat z Polski nie ma czego eksportować na świat. No, możemy się uczyć na dobrych wzorcach pod tym względem na pewno. Ale też nie chciałbym, żebyśmy rozgraniczali, że Europa, Polska. Europa to Polska, prawo europejskie to prawo polskie, polskie prawo to też prawo europejskie, nasi sędziowie to sędziowie europejscy i to bez dwóch zdań. Ale wiadomo, że jesteśmy krajem na dorobku i jest wiele rzeczy, które musimy naprawić. I w tym roku przychodzi, znaczy w tych latach najbliższych, pana zdaniem też przychodzi czas na zdrowie? To oczywiście, że tak. No jeżeli zobaczymy, jak wygląda służba zdrowia w Polsce, jak to wygląda walka z rakiem i z innymi poważnymi chorobami, to na pewno mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Nazwisko pomaga czy wadzi w tej europejskiej kampanii? Pomaga i wadzi. W kampanii... Od samego początku mówię, że i pomaga, i przeszkadza, ale trzeba brać dobre i ze złe. Pomaga, bo rzeczywiście, gdy ja chcę się spotkać, czy umówić jakieś spotkanie w Brukseli na przykład, to zawsze popatrzą na to nazwisko, powiedzą, o to jest z tych Wałęsów, czy to tak? Co pan mówi? Nie, z ojcem ja nie gadałem, ale tak. Ale nie, naprawdę, jeżeli to mi pomaga, to ja będę korzystał z tego nazwiska maksymalnie. Jeżeli to będzie pomagało mojej pracy, a jak pomaga, to naprawdę będę z tego czerpał garściami. Ale no, tak jak powiedziałem, no, niektórzy ludzie nie popatrzą na moją pracę, nie będą oceniali mnie na podstawie tego, co udało mi się osiągnąć, tylko i wyłącznie będę zawsze synem wielkiego ojca. To mi też nie przeszkadza, bo rozumiem, że tak też czasami musi być. I jak każdy szanujący się Wałęsa, coś w klapie zawsze mam. Mam. Nawet mojego ojca dzisiaj. Tak trzeba, czy tak się chce? Czy pan tak chce? Wczoraj byłem pod sądem w Gdańsku, zobaczyłem tą grupkę ludzi, było nas chyba z 60 i zdaję sobie sprawę, że sprawa praworządności, łamanie konstytucji tak nam spowszechniała trochę.
a nie powinna. Bo to jest naprawdę ważne, żebyśmy jednak bronili tych wartości. 23 maja czekamy na opinię Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy na nowo obudzić ten zryw społeczny, zryw sprzeciwiający się temu, co się dzieje w Polsce. Tylko trochę jest tak, że to właśnie już tylko Luksemburg nam został. Ci ludzie, którzy byli pod Sądem Najwyższym, który mijaliśmy niedawno, oni już tam nie przychodzą, bo wiedzą, że tutaj już wiele nie zrobią. Ale właśnie, jeżeli zdamy sobie sprawę, że za kilka tygodni będzie to orzeczenie, ta opinia, to może powinniśmy znowu wyjść na ulicę tłumnie, tak jak poprzednio, tak jak w zeszłym roku. Ale co, no, zakładamy, że ta opinia będzie na korzyść polskich sędziów, a na niekorzyść polskiego parlamentu, który zmienił tak, a nie inaczej ustawę o Sądzie Najwyższym. Tak przypuszczam. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, zobaczcie, nawet Europa mówi, że my ludzie tutaj na ulicy mamy rację, więc zmieniajcie na nowo? Znaczy tutaj może się okazać, że ten rząd, że ten parlament z większością pisowską zdecyduje się nie przestrzegać tej opinii. To będzie po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej i to może być takim pełzącym polexitem. Bo jeżeli nie przestrzega się zasad wspólnych wartości, no tak de facto ten rząd będzie nas jednak starał się swoim zachowaniem wyciągać. To po co nam wtedy europosłowie w takim razie, skoro już będziemy jedną nogą poza Europą? No to tym bardziej musimy mówić, że ten rząd wciągać tam, że ten rząd to nie Polska. Jeżeli popatrzymy na ostatnie sondaże, 91% Polaków jest za Unią, jest zadowolony z naszego członkostwa, no to ten rząd jednak nie stosując się do tych rekomendacji Trybunału Sprawiedliwości jest w zdecydowanej mniejszości. I tutaj musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie wyrażamy na to zgody. Bez Tuska będzie tam wam trudniej? Na pewno trzeba powiedzieć, że początki Donalda Tuska jako szefa Rady były takie mizerne. Musiał się nauczyć znowu tych korytarzy. Ale później, kiedy właśnie opanował tą technikę zjednywania do siebie ludzi, szukania właśnie sprzymierzeńców, tego, żeby ta praca w Radzie Europejskiej była jak najbardziej skuteczna, no to trzeba powiedzieć, że wykonują tą pracę rewelacyjnie. I trzeba wykorzystać jego potencjał. No bo jednak zna wszystkich wielkich tego świata w tej chwili. Tak z każdym siedział przy stole, z każdym negocjował w takiej czy innej formule. Więc wydaje mi się, że należy wykorzystać ten potencjał. I cokolwiek będzie chciał robić, bo ciągle nie wiemy, jaka będzie jego przyszłość. Wszyscy mówią, wykład Tuska. Wszyscy biegną, bo myślą sobie, Tusk powie, co będzie robił. On przychodzi, mówi, co chce powiedzieć i dalej niczego nie deklaruje. Cały czas drzwi, każde właściwie są otwarte. No bo pamiętajmy, że jest szefem Rady do końca roku, nawet troszeczkę dłużej. Nie, to rozumiem. No ale... więc niech się skoncentruje na tych swoich obowiązkach, ale później wydaje mi się, że powinniśmy go wykorzystać na arenie międzynarodowej. My wszyscy, my Polacy. Ale to... arenie międzynarodowej? No jak najbardziej. A kto z Dudą wygra? No ale może być też prezydentem Polski i przecież reprezentować nas na arenie międzynarodowej. I będzie mu łatwiej, bo ma te wszystkie kontakty. Ludzie go znają na świecie. Czyli rekomendowałby mu pan walkę o prezydenturę w Polsce? Nic mu nie rekomenduję. Uważam jednak, że trzeba na pewno wykorzystać ten potencjał. Każdą szansę, jaką mamy na arenie międzynarodowej czy wszędzie indziej, kiedy mamy takich ludzi, taki potencjał, to powinniśmy garściami z niego czerpać. Dlaczego Tuskowi Prawo i Sprawiedliwość nie wystawia laurki takiej jak pan? Ach, no bo nie mogą. No, jakby przedstawiciel PiS-u nagle powiedział, że jednak ten Donald Tusk nie jest zdrajcą takim czy owakim, no to pewnie by się pozbył stanowiska. Czy... To nudy. No właśnie. Nie mogę tego powiedzieć. Jak pan patrzy na swoich kolegów, no na przykład Sariusz Wolskiego, który jeszcze jakiś czas temu trzymał bardziej z wami, albo właśnie na Ryszarda Czarneckiego, jego aktywność tam w Brukseli. Czy raczej w Polsce? W Polsce, w Brukseli, już abstrahując od tego, na ile ona jest wiarygodna, na ile nie jest wiarygodna, to są ludzie do współpracy, czy to są paradoksalnie koledzy z jednego kraju, czy to są wrogowie? Z każdym trzeba pracować i nikt w polityce nie jest moim wrogiem, może być rywalem. Ale nie patrzę wrogo na nikogo, staram się zrozumieć też jego impulsy czy jego motywacje. Ubolewam nad tym, że Sariusz Wolski stracił też w oczach w zasadzie wszystkich swoich kolegów i koleżanek z innych krajów. Nikt go tak naprawdę nie lubił, bo ma bardzo ciężki charakter, ale wszyscy go szanowali. A teraz niestety tą woltą doprowadził do tego, że nikt się już z nim tak naprawdę nie liczy. Także straciliśmy też ważny głos. Mm-hmm. Myśląc o tym, jak wygląda dzisiaj myślenie w Europie o Polsce, która właśnie co chwilę, a to sprawa Sądu Najwyższego, a to wycinka puszczy, trafia tam, a to generalnie ogromny, mówiąc czule, dystans aktualnej władzy do Europy, to wam jako Polsce tam, niezależnie od barw, jest jakkolwiek łatwo dzisiaj pracować? Czy jesteście trochę wszyscy z uwagi na aktualną władzę skreśleni?
niezależnie od tego, co macie w sercu. Jest gorzej. Ja widzę, jak to postępowało. Czyli Wałęsa może chcieć dobrze, ale słyszę, ale jesteś z Polski, więc z boku. To nawet kwestia zgłaszania poprawek. Jeszcze 4 lata temu, na początku tej kadencji Parlamentu Europejskiego, kiedy ja przychodziłem do kolegi i mówiłem, słuchaj, mam taką poprawkę, no to jesteś z Niemiec, jesteś z Francji, ja rozumiem, że to może nie jest tak do końca ci na rękę, ale popatrz też w perspektywie tego, że mówimy o solidarności europejskiej, tak? Że my Polacy potrzebujemy jeszcze dodatkowego wsparcia. I on mówił, no okej, dobra, no to jeszcze przesuniemy to, zrobimy jakąś derogację, żebyś miał dodatkowe tam 2-3 lata, żebyście to wprowadzili. Teraz już nie chcą z nami tak. Ale co, bo Polska? Bo niestety ten rząd zrujnował całkowicie naszą reputację. Naprawdę. Odbudowa tego będzie trwała latami, ale my już nigdy nie będziemy mieli tego argumentu, że to my, Polacy, uczyliśmy Europę solidarności. Naprawdę. Straciliśmy to bezpowrotnie. A czego ich uczymy dzisiaj? Cierpliwości. Do nas. Tak, naprawdę. Bo jeżeli poczekajcie, to się kiedyś zmieni. Tak, naprawdę. Tak. Poczekajcie, my też się wstydzimy. To się kiedyś zmieni. Tak. Jeżeli mieliśmy w tej kadencji Parlamentu Europejskiego bodajże 7 debat o Polsce, no to wszyscy są już po prostu zniechęceni, tacy znużeni tym tematem. Że Polska, no taki światły, wspaniały przykład solidarności, integracji europejskiej. Naprawdę byliśmy stawiani na piedestale. Teraz, żeby o Polsce mówić w kontekście tego, czy mamy demokrację, czy konstytucja jest, czy nie jest łamana, no to wszyscy mówią, o co chodzi, no Polacy, to dlaczego wy tak robicie, dlaczego tak wybraliście, no bo ten rząd naprawdę nie jest reprezentantem większości Polaków, tymczasem no, ma prawo decydować, tak został wybrany w demokratycznych wyborach. No, arytmetyka mówi, że niby większości, może to być nawet mniejsza większość, ale jednak, natomiast myślę sobie tak, Krystyna Janda apeluje, żeby głosować na Wałęsę, nie, na Jarka. Na Jarosława. Wałęsę. A ojciec to samo powie? Oczywiście. Już nawet deklarował to kilka razy na Twitterze. Bo tam wyszło jakieś nieporozumienie w jednym z wywiadów, który nie był autoryzowany, że tak do końca nie popiera, ale to nieprawda. Mam jego całkowite wsparcie. Serio? Tak. Tak, 100%. Dobrze. Zawsze, chociaż wiadomo, że mój ojciec robi to trochę po swojemu, tak? Trochę za, trochę przeciw. Trochę po swojemu, to ładne. Jarosław Wałęsa, dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Bezpiecznie wysadzam. Proszę uważać na siebie i wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne. Ukłony. Do zobaczenia. Jarosław Wałęsa. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Na program zaprosił John Deere, producent kosiarki samojezdnej X350R.